W budynku za moimi plecami mieści się przedszkole. Budynek jest jednak na tyle duży, że bez problemu zmieściłby się w nim jeszcze dom dziennej opieki Senior Wigor. Niestety, w tym roku taka placówka w Okonku nie powstanie. Ze względu na to, że do dwóch przetargów, które zostały ogłoszone na prace budowlane w tym fragmencie budynku, w którym chcieliśmy umieścić dom Senior Wigor, niestety nie zgłosił się żaden wykonawca, stąd prace nie mogły być wykonane. To są środki zewnętrzne, które niestety trzeba rozliczyć z końcem roku kalendarzowego i tutaj firmy miały problem, tak? Gdybyśmy robili to z własnych funduszy, wiadomo, że moglibyśmy zadanie przenieść czy dokończyć w następnym roku kalendarzowym. Natomiast tutaj musiało to być dokończone do końca grudnia. Co do tego, że takie miejsce w Okonku jest potrzebne, nikt nie ma wątpliwości. Choć Związek Emerytów zrzesza ponad 200 aktywnych seniorów, jest bardzo wielu takich, którzy ze względu na stan zdrowia prawie nie wychodzą z domu. To właśnie dla nich Senior Wigor byłby doskonałym rozwiązaniem. Ja uważam, że właśnie dzienny dom pomocy byłby dla tych ludzi takim dowodem, żeby z domu po prostu wyjść i mogliby tam przebywać z osobami również starszymi, mogliby sobie robić posiłki, mogliby wspólnie organizować różne rzeczy. To dla osób właśnie w wieku starszym jest bardzo ważne, bo same emerytury niskie powodują to, że ci ludzie oprócz praktycznie telewizji nie mają innych rozrywek, są skazani tylko na telewizję i na nic więcej. Dom dziennej opieki to także rehabilitacja i rozrywka, ciepły posiłek i różne atrakcje. A te w Okonku zawsze są mile widziane. Oby było, wolny czas bym spędziła. Jakieś rozrywki, jakieś coś. Na szczęście władze miasta z planem otwarcia placówki nie żegnają się na zawsze. Burmistrz zapewnia, że jeżeli tylko będzie to możliwe, to złoży wniosek o kolejną dotację. Być może zatem stracone 230 tysięcy wróci do Okonka. Michalina Pieczyńska, Telewizja Asta.